Tak jest napisane, tak mówi Jezus przy niebowstąpieniu w Ewangelii Łukasza. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego zmartwychwstanie. Wy jesteście świadkami tego. No właśnie o to chodzi. Właśnie to, co powiedziałem w prowadzeniu do mszy świętej, że właśnie w czwartek minęło 40 dni od zmartwychwstania i przez te 40 dni Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom, nie tylko apostołom, ale wielu uczniom, tak jak jest to w tym pierwszym czytaniu. Łukasz, rozpoczynając Dzieje Apostolskie, tym przypomina, że wielu ludzi z nim rozmawiało po zmartwychwstaniu, dotykali go, jedli z nimi i tak dalej. I oni są świadkami najpierw właśnie jego męki, a potem zmartwychwstania. To jest ważne, te dwie rzeczy są ważne. Dlatego, że słyszeliśmy w drugim czytaniu list do Hebrajczyków, jak bardzo uważnie, znaczy dokładnie wyjaśnia sens śmierci Chrystusa. Jak ludziom jest przypisane, czy mamy raz umrzeć, tak Chrystus musiał raz umrzeć. Musiała być ta śmierć i ta męka, żeby pokonać naszą śmierć i nasze męki, czyli nasze cierpienia ludzkie. I jeżeli Jezus mówi właśnie do tych uczniów w czasie niebowstąpienia, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i tak dalej, to właśnie oni głoszą te dwie rzeczy. Najpierw to, że Bóg umarł za nas, swoim Synu, wyzwalając nas przede wszystkim od śmierci, ale także od cierpienia, naszą ludzką naturę wyzwalając, ale jednocześnie właśnie wyzwalając przez to, przez zmartwychwstanie, że to wszystko pokonał i wstąpił do nieba. Dlatego ta prawda teologiczna, którą wam powiedziałem na początku mszy, która jest w kolekcie, w tej pierwszej modlitwie mszy świętej, że niebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. O co chodzi? No właśnie Jezus stał się człowiekiem, co tu często podkreślamy, żebyśmy my jako ludzie zostali wyzwoleni, zbawieni i zabrani do nieba. Tak jak On wstąpił do nieba, zabierając swojego Syna Człowieczego, można powiedzieć, swoją ludzką naturę do nieba, to tak my zostaniemy porwani do nieba z naszą ludzką naturą. O to właśnie chodzi. I to Kościół głosi od początku. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Śmierć zła, grzechu, śmierć śmierci. Jezus swoją śmiercią uśmiercił naszą śmierć. I jednocześnie cel tego wszystkiego, czyli dokąd idziemy. Idziemy do nieba. Potem ta Ewangelia tak się kończy. Wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. To jest gest błogosławieństwa, które Jezus daje, można powiedzieć, ostatnie błogosławieństwo Jezusa. Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Co robią apostołowie? Oddają mu pokłon i wracają z wielką radością. To jest ta radość, którą oni tutaj mają, zadziwiająca, nie? Bo oni się z nim rozstali i już więcej go nie zobaczą, a mimo to czują radość. A dlaczego? Bo wiedzą, że on tam jest w niebie. Oni na pewno to wiedzą, że Bóg jest w niebie. Mało tego, oni wiedzą, że oni tam trafią. Dlatego jest ta wielka radość apostołów. No i tam właśnie jest, rozpoczyna się od tego momentu, dziesięciodniowe, jak powiedziałem, od niebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego, oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego. To właśnie trwało 10 dni rekolekcji. Oni tam byli, jak mówi Pismo Święte, razem z Maryją. Tak jak podczas męki, zobaczcie, Maryja przeżyła ten dramat śmierci swojego Syna, ale potem była świadkiem Jego zmartwychwstania. I kiedy Jezus znika, czyli wstępuje do nieba, ona przejmuje apostołów swoje ręce i z nim jest w wieczerniku i uczy ich, jak
mają przyjąć Ducha Świętego.